Witam serdecznie, zrobimy sobie sprawdzian pogody kosmicznej spaceweatherlife.com. Zaakceptuj. No i mamy trochę tych plam słonecznych na tarczy. Słonecznej wyróżnia się obszar 3559, gdzie mamy 28 plam. Rozbłyski słoneczne to prawie cała tarcza Słońca i mamy skoki aktywności. Macie bieżące wartości. Dziury koronalne to północno-zachodnia część Słońca i południowa. A i mamy potężny rozbłysk słoneczny. Jak widzicie na zdjęciu satelitarnym, pięknie to wygląda. Zobaczymy sobie, co tam na to mówi SOHO. Tak, zrobimy sobie. O. No i zresztą sami widzieliście, nie jest za dobrze. Zobaczymy jeszcze te nagranie, jak to wygląda sytuacja. No więc nie jest za ciekawie, ale też nie jest tragicznie. Będę starał się mniej więcej obserwować na bieżąco. Protony nam wywaliły w górę po prostu od razu z pingu. Więc no tutaj się niezły cyrk zaczyna dziać. Ale też nie ma powodów do obaw. Ale to trzeba po prostu na bieżąco śledzić i sprawdzać, co się dzieje. I dlatego też wam tłukę cały czas w każdej praktycznie prognozie, żebyście mieli właśnie UPS-y w domu, bo to jest zabezpieczenie przed właśnie burzami magnetycznymi, że jeżeli coś zacznie się indukować w sieci, to przejmie to UPS i najwyżej UPS wyzionie ducha, a nie wasz sprzęt komputerowy podłączony do gniazdka. A większość ludzi, bądźmy szczerze, nie myśli i podłącza po prostu komputer czy laptop bezpośrednio do gniazdka elektrycznego, a nie przez listwę antyprzepięciową albo UPS. No myślenie nie boli, ale większość ludzi po prostu opiera się na opiniach z Facebooka czy innych mediów społecznościowych, gdzie rzekomi eksperci i informatycy, którzy się rzekomo znają, tłumaczą, że no po co, przecież wystarczy podpiąć do gniazdka i nic się nie stanie, po to macie zabezpieczenia w sieci, zabezpieczenia w rozdzielniach elektrycznych w swoim domu, żeby wam zadziałały. No niekoniecznie, te zabezpieczenia też działają od jakiegoś progu napięciowego. Fizyki nie oszukacie.